kolejnej części konferencji prasowej. Radosław Kanach. Radku, witamy Cię serdecznie. Witam serdecznie. Proszę o Twoje podsumowanie do zakończonego spotkania z Lechią Gdańsk. No na pewno cieszy przede wszystkim zdobycz trzypunktowa tutaj u siebie w Rzeszowie. Cieszę się również, że mogłem dołożyć cegiełkę w postaci bramki, ale bardziej cieszy fakt, że wyszedł nam ten stały fragment, który trenowaliśmy na treningach i to zaprocentowało. Ale to przede wszystkim też gratulacje dla całej drużyny, bo dużo zdrowia kosztował nas ten mecz. Ciężkie warunki pogodowe, bardzo gorąco, więc tym bardziej cieszy, że drużyna dała radę i wygraliśmy ten mecz. Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie. Łukasz Szczepanik, Gazeta Supernowości. Radek, liczę sobie, że jest to twój 17 mecz w barwach Pasiaków. Dopiero też również premierowy gol. Asysty również jeszcze niestety nie udało się zanotować. Rozumiem, że jeśli chodzi o rozegrany stały fragment gry, to właśnie dokładnie znalazłeś się w tym samym miejscu, gdzie trenowaliście, żeby właśnie zbiec i w kardę uderzyć taką niesygnalizowaną piłkę. No tak, ten stały fragment był przygotowany przede wszystkim na Marcina Urynowicza, to on miał zdobyć bramkę, tak powiedzmy. Ale no, to jest mecz, to jest sytuacja meczowa. Spadła mi pod nogi, byłem w tym miejscu, gdzie powinienem być i tak padła bramka. Mhm. Na pewno trener przed tym spotkaniem uczulał was, że to Lechia będzie starała się nadawać warunki gry. Spodziewaliście się właśnie, że Lechici będą tak dobrze zorganizowane w atku pozycyjnym, bo faktycznie chcieli grać w piłkę, tylko że no, wy przeciwstawiliście się im bardzo dobrą organizacją w defensywie. Tak, byliśmy przygotowani na to, że Lechia dobrze gra tą w piłkę w ataku pozycyjnym, ale my też nie chcieliśmy grać nisko, czekać na nich, chcieliśmy stosować te skoki pressingowe, wejść do nich wyżej. No wiadomo, no, gra się tak jak przeciwnik pozwala, no tak się ułożył mecz, my byliśmy dobrze zorganizowani w obronie, nie straciliśmy bramki i to tyle. Więcej bramek traciliście z Odrą Opole, ale jeśli bym zapytał o Ciebie, więcej pracy miałeś dzisiaj, jeśli chodzi o właśnie zadania typowo defensywnego pomocnika? Myślę, że tak. No wiadomo, że Lechia posiada takiego piłkarza jak Luis Fernandez. Wszyscy wiemy dobrze, że grać w piłkę potrafi i sztab zwracał szczególną uwagę na niego. Trzeba było go dobrze przypilnować, więc wiadomo, że od razu troszkę tych zadań defensywnych musiało być więcej. Rozumiem, że także twoją rolą było pilnowanie najlepszego gracza Lechii Gdańsk. Jednym z kilku, tak. No myślę, że jak najbardziej się udało, bo faktycznie całkowicie został wyłączony z gry. 24 lata, myślę, że jeszcze możesz pograć piłkę na bardzo fajnym poziomie. Powiedz, jakie sobie stawiasz cele indywidualne na bieżącą kampanię? Bardziej od celów jakichś takich liczbowych stawiam sobie takie małe kroczki. Wiadomo, ciężka praca w tygodniu, dawanie z siebie maksa, wychodzenie w pierwszym składzie w każdym meczu, tam też robienie zadań, które trener przede mną stawia i jeśli to będę realizował, to na pewno jakieś liczby, tak jak dzisiaj, będą się trafiały. I na pewno marzy się jeszcze powrót do Ekstraklasy. No jasne, no taki jest cel jakby długofalowy. Zapytam jeszcze o Twoje zadania w kontekście poprzedniej kampanii. Inny trener nałożył Ci zadania, jeśli chodzi o bieżący sezon, czy zupełnie podobne, które miałeś, gdy przychodziłeś do Rysowi w poprzednich rozgrywkach? Wiadomo, że zadania się różnią też z meczu na mecz, bo inne są drużyny, inaczej trzeba się przygotowywać, ale jakichś szczególnie bardzo innych nie. Takie same jak były, takie będą i są. Już ostatnie pytanie. Z trybun widać, że konsolidacja zespołu postępuje sukcesywnie, fajnie to zaczyna wyglądać. Jak to wygląda właśnie z perspektywy takiego łącznika formacji defensywnej z ofensywą? No tak, pan zwrócił uwagę, no, że z meczu na mecz coraz lepiej to wygląda. No, takie były też prognozy, że ciężko, jak jest przebudowa całej drużyny od razu w pierwszym meczu, żeby to wszystko funkcjonowało. Myślę, że już widać pierwsze zalążki tego, że coraz lepiej to funkcjonuje i myślę, że jeszcze z meczu na mecz będziemy to doskonalić i ta drużyna będzie się spajać cały czas.